tak? Wiem, jak się nagrywa! Jest! Siemanko YouTube, ja tutaj jestem znowu u siebie. Jeszcze raz. Siemano YouTube, tutaj ode mnie chłopaki z Kędzierzyna muszą papiery zawieźć, zanieść na uczelnię we Wrocławiu, to się wybrałem z nimi odwiedzić stare śmieci. Dzisiaj na pewno nagram jakiś materiał z treningu nóg z kolegą, tutaj będziemy z Bobkiem. Już go mogliście poznać przy okazji treningu pleców. Pójdziemy też do jakiegoś sklepu po ubrania na trening z firmy Track Nutrition, bo po prostu są, no, jeśli chodzi o jakość tych ciuchów, to naprawdę dałbym 5 gwiazdek. To jest naprawdę petarda. No i co? Jakieś posiłki ponagrywam też. Zobaczycie, co przygotowałem sobie na trip. No to co? Do potem, elo. Tutaj moje posiłki na podróż. Mam dwa takie, w każdym 150 gram makaronu razowego, 250 gram mielonego indyka, cukinia, jakieś tam pomidorki krojone. Także tak wyglądają dzisiejsze posiłki na podróż. Tutaj jeszcze świniak drugi je. Tutaj trzeci świniak nie je. Jak widać, Wrocław troszeczkę rozkopany. Idziemy właśnie do sklepu. Nazwie Barry Zone, tam są ubrania z Treka. Suple się kupi też jakieś. No i zobaczycie, pokażemy wam, co kupiliśmy. Przez to, mordo, przez to musi być na filmiku wyczynione. Ale nie, kurwa. W ten sposób filmik leży. Dobra, wróciliśmy już z Body Zone'u. Nasze zakupy to co? Ja sobie kupiłem takie obciślaczki, krótkie, czerwone. Myślę, że będzie swag na siłowni. Koszuleczka z Treka, tutaj Bobek też sobie kupił krótkie obciślaki, tylko że niebieskie też koszulka. Tutaj taka fajna kolekcja dla dziewczyn z Treka, Trek Girl. Super, też ostrości nie łapię. Super kolorek taki, też obciślaczki długie. Do oglądających dziewczyn noście coś takiego, to jest świetne. A więc tak, co dalej? Z supli kupiliśmy sobie obaj po puszce loadera. Dlaczego kupiliśmy sobie przedtreningówkę? Teraz, tak jak mówiłem ostatnio, będziemy pracować w ocynkowni. Także to będzie dosyć ciężki miesiąc, bo praca to co o 5 rano zaczynamy, 8 godzin roboty, później co trening, żarcie i spanie. Tak żeby przetrwać trening po tych 8 godzinach, to będziemy się wspomagać loaderem. Recenzja na kanale jest, polecałem go, no i jak też polecałem, tak też kupiłem. Bardzo dobra cena, 90 zł, porcji tutaj jest prawie 40, naprawdę dobry towar. I co jeszcze, Flexit, zrobiłem sobie jakąś taką dłuższą przerwę od tego suplementu. No ale co, teraz też włączę go do dziennej suplementacji, no bo z racji tego, że no mówię, to jest taki, będzie cięższy okres, to stawy nie będą aż tak odporne. Wiadomo, ciężko będzie się też czasem nawodnić, upał na hali, to wszystko wpływa na tą kondycję stawów, tak? Będę się wspomagał. No i co? I to by było tyle z zakupów. Zaraz idziemy z Bobem na trening nóg. Także na pewno zobaczycie jakąś relację. Tutaj siedzi sobie kasztanek. Także zobaczycie na pewno jakąś relację z treningu. Też będzie oczywiście hardkorowo, jak to mamy w zwyczaju. No i co? Do zobaczenia na siłowni.
Nogi standardowo zaczynamy od przysiadów. To konfiguracja jest taka sama, jak widzieliście na poprzednim filmie. Też się staram właśnie robić takie 12, 10. Później ten większy ciężar, jakoś 140, to już zawsze w opór lecę. No, przysiady zawsze trzeba robić ciężko. Tylko to działa na mnie. Później będziemy robić jakiś wykrok, też jakaś suwnica, jakiś taki potężny drop typu 8-krotny albo 10-krotny, żeby maksymalnie dopompować. A później to już raczej takie izolowane ćwiczenia na maszynach. No, Bob właściwie robi to samo, co ja mu narzucam ostatnio treningi. I chłop rośnie, także zobaczycie sobie jakieś tam seryjki cięższe. Jak widzieliście, teraz robiliśmy taką serię na prasie, taki właściwie jeden gigantyczny drop, wcześniej dwie seryjki, żeby się przystosować do ruchu. I to tak właśnie wyszedł taki 6-krotny drop. Naprawdę polecam to jako takie ostatnie ćwiczenie siłowe, maksymalne dobicie. Krew po prostu krąży czworogłowy, w ogóle w dupie całej, pośladkowy, dwugłowy. Jeżeli damy szerzej nogi na platformie, zajebiście rozciągamy. No i po prostu gwarantuję, jest odcinka kompletna. Teraz robimy wyprosty, takie z zatrzymaniem ciężaru, żeby po prostu maksymalnie zmaksymalizować ten skurcz izometryczny, maksymalne dopięcie. I jeszcze się zajmiemy dwugłowym, zrobimy uginanie lub leżąc. To też właśnie taki izolowany, żeby po prostu dopiąć wszystkie te mięśnie, te głębsze jakieś tam akcesoryjne, asekuracyjne właściwie, jak na przykład krawiecki, przewodziciel, odwodziciel. Po nogach pyszne BK Fusion Oreo, Burger King polecam, tutaj też jest jedzone, petarda. Jak mogliście zobaczyć, po treningu wleciały pyszne lody z Burger Kinga, BK Fusion. I teraz w sumie to jest taka dobra okazja do poruszenia tematu mojej diety. Mianowicie, jakbym miał sprecyzować mój sposób żywienia, to jestem na takim, że tak powiem, delikatnym IFIM-ie. Dlaczego delikatnym? Dlatego, bo praktycznie jem cały czas czysto. To jest ryż, kurczak, takie posiłki po prostu.
Ale wiadomo, raz na jakiś czas wpadnie jakieś takie zalewanie w postaci pizzy albo właśnie jakichś lodów, nie wiem, jakieś McFlurry, właśnie BK Fusion z Burger Kinga, ale takie rzeczy to najczęściej w dni, kiedy naprawdę wypada mi bardzo ciężki trening, jak na przykład trening nóg albo pleców. A co do IFM-u, to ja jestem zdania, że można to stosować, ale tylko wtedy, jeżeli znamy w pełni swój jakby metabolizm, organizm. Ja na przykład po prostu no, znam siebie i wiem, że ciężko mi się zalać. Ten metabolizm pracuje na chorych obrotach. No i dlatego pozwalam sobie na takie folgowanie od czasu do czasu. Na pewno, jeżeli byłbym jakimś takim zalańcem, typowy gen endo, nie stosowałbym IFM-u, mimo tego, że można niby sobie wliczyć to, że zjemy sobie jakieś tam ciasteczko, tosta z dżemem i wszystko cacy. Nie, ja jestem akurat właśnie zdania, że IFM można stosować tylko, jeżeli właśnie pozwala nam na to gen i po prostu robimy to z głową, a nie, że po prostu z naszego lenistwa nie chce nam się po prostu przygotowywać tych posiłków. No, sprawdza się ten system od wielu lat, tak? System Bro się sprawdza od wielu lat, nie tylko w świecie kulturystyki, ale też w ogóle w tym świecie takiego sportu. Od zawsze przecież sportowcy jedli pełnowartościowe produkty, to dopiero od jakiegoś czasu ta dieta IFM jest modna. Także to tyle, jeśli chodzi o mój stosunek do tego wszystkiego, do tego systemu żywieniowego. Także podsumowując, no mówię, jestem na takim delikatnym IFM-ie, od czasu do czasu sobie pozwolę, ale tylko dlatego, że po prostu jest ektogen, który mi po prostu na to pozwala, tak, że się nie zaleje. Jak jesteście z natury zalańczykami, to zdecydowanie nie polecam. A póki co idę zjeść swój pyszny posiłek potreningowy, właśnie 150 gram makaronu, 250 gram indyka mielonego, cukinia, jakieś krojone pomidory, to pokazywałem wam wcześniej ten posiłek. Także do zobaczenia. Jesteśmy już na drodze wyjazdowej z Wrocławia. Dzisiaj aktywny dzień, chłopaki załatwili swoje sprawy, zniszczyliśmy z Bobkiem nogi, zjedliśmy pyszne posiłki. Także co, widzimy się na pewno jeszcze na innych materiałach, ponagrywam coś w przyszłym tygodniu, jakieś treningi innych partii. Zobaczycie, co robię na przykład na klatkę, bo tego chyba jeszcze nie było, na barki i takie rzeczy. Także co, to tyle na dziś. Zachęcam do subskrypcji kanału, odwiedźcie nas też na Facebooku i niech moc Herkulesa będzie z wami. Nie będę pierdolił może. Bez sensu. Bez sensu.